Cześć, tu Mamik, zapraszam na Onirimi. Pokażę Wam mniej więcej, o co chodzi w grze. W podstawowym wariancie, czyli tasujemy sobie wszystkie karty, które mamy. Oprócz tych kart, które są w wariancie dodatkowym, oczywiście. Tak, bo mamy też inne koszmary tutaj. I bierzemy 5 kart na ręce i możemy sobie zacząć. W grze mamy 3 symbole, jakie będą nas interesować. Czyli mamy słoneczko, księżyc i gdzieś tutaj jest klucz. W naszym ruchu będziemy zagrywać sobie kartę. Tak. I pobierać sobie kartę z góry. Tu mamy klucz na przykład. Jeśli bym nie mógł zagrać żadnej karty, mogę odrzucić i tak samo sobie pobrać kartę. Nie mógł zagrać, dlatego że muszę zawsze zagrać inny symbol niż jest poprzedni, czyli w tym momencie bym musiał zagrać symbol klucza albo księżyca, tak? Zagrałem kartę, pobieram sobie kartę. Jeśli wyjdzie nam koszmar, tak? Mamy kilka opcji do wyboru. Możemy odrzucić kartę klucza, jeśli mamy, tak? W tym wypadku mam, mogę odrzucić. Mogę odrzucić wszystkie karty z ręki, no ale oczywiście jeśli mam klucz, to mi się to nie opłaca. Mogę odrzucić 5 kart z góry, tak? Bądź odrzucić kartę drzwi, jeśli mam otwarte, powiedzmy, że ja sobie odrzucam klucze. No i cały czas muszę dobrać do 5. Raz, dwa, mamy 5, ok. I mogę sobie jechać dalej. Zagrywam trzecią kartę. Jeśli zagram 3 karty w tym samym kolorze, oczywiście pamiętałem, że te symbole są inne, bierzemy cały stos i szukamy sobie kartę drzwi. Mamy kartę drzwi, odkładamy ją sobie do góry, stosik sobie tasujemy, bo widzieliśmy, jakie są karty. No i cały czas muszę uzupełnić do 5 na ręce, tak? Jeszcze jedna opcja jest taka, jeśli byśmy mieli kartę na przykład niebieską klucza, tą powiedzmy, że mam ją na ręce i dociągnęliśmy do drzwi, kartą klucza otwieramy od razu drzwi sobie, tak? Z każdego koloru mamy po 2 karty, czyli 8 kart musi być. Jeśli wszystko otworzymy, czyli te drzwi, grę wygrywamy. Jeśli tutaj nie będziemy mieć kart, grę przegrywamy. Jesteście po zasadach, widzieliście mniej więcej, o co chodzi w grze. Bardzo prosta gra, pasjansowa, dla fanów, bym powiedział, pajączka i innych takich gier. Od 1 do 2 osób, no 2 osoby Wam nie pokazywałem wariantu. Tam jest troszkę inaczej, mamy bodajże 3 karty na ręce, ale szczerze mówiąc, no jeśli mamy pasjansa, to po co grać w dwóch? Ale jest taki wariant. Rozszerzenie troszkę urozmaicają tą grę, ale ja lubię sobie pograć w tą grę w wersji podstawowej. Niestety wyszła aplikacja bodajże darmowa, ona jest w sklepie, możecie sobie ściągnąć na telefon. Mówię niestety, ponieważ przez aplikację ta gra już praktycznie nie jest widziana u nas na stole, bo aplikację sobie odpalam, 2 minuty sobie skończę grę, a zanim rozłożę, potasuję, to wszystko widzieliście, trochę tego tasowania jest. Za nas to wszystko aplikacja robi. Ja polecam Wam sprawdzić aplikację, ściągnąć sobie, pograć, gdzieś tam jak będziecie czekać w kolejce, możecie śmiało sobie pograć. Aplikacja też Was przeprowadzi, nie musicie tej instrukcji znać. A jeśli Wam się spodoba i znajdziecie tą grę gdzieś na ryneczku, to sobie po prostu kupcie. Na tą chwilę wszystko. Dzięki i do następnego.